3, 2, 1. Dzień dobry, Bogna. Jak mnie widzisz, jak mnie słyszysz? Witam serdecznie. Bardzo dobrze widzę, bardzo dobrze słyszę. Mam nadzieję, że vice versa. Bardzo dobrze Cię widać, bardzo dobrze Cię słuchać, bardzo dobrze Cię widzieć tak w ogóle i słyszeć. Proszę Państwa, zanim oddam Bognie głos, Bogna przedstawi nam oczywiście raport, którego, no, co będzie z autorem, ogrom fantastycznej pracy wykonanej w grudniu i w styczniu przy opracowywaniu tych badań. Ja mam do Państwa jedną jeszcze taką, powiedzmy, prośbę, by Państwo się dzielili tymi treściami w mediach społecznościowych, byście Państwo udostępnili z zachętą te konferencje dalej. Mówię to z pełną świadomością, ponieważ potrzebujemy pokazać algorytmom tych różnych mechanizmów, że te treści są ważne, a zgromadziliśmy się tu dość licznie, w związku z tym myślę, że są dla nas ważne i są dla nas bardzo, bardzo potrzebne. Dlatego też Państwa po prostu proszę o pomoc w promowaniu tego. Więc 3, 2, 1, wskakuje prezentacja. Bogna, no to co, oddaję głos. Powodzenia. Nasz raport, który był punktem wyjściowym do tej konferencji, zrodził się w sposób spontaniczny z odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów. Konkretnie, nawet w czasie pandemii, prowadziliśmy zajęcia profilaktyczne w różnych szkołach, oczywiście online. I tak jak prowadziliśmy je na przykład w maju czy czerwcu, to one dosyć dobrze wychodziły, to znaczy młodzież bardzo aktywnie w nich brała udział, mieli zresztą perspektywę, że za chwilę się zaczną wakacje, tak? Ostatnie miesiące 2020 roku, kilka ostatnich warsztatów profilaktycznych w listopadzie, miałam do czynienia z tymi samymi młodymi osobami, z którymi rozmawiałam w maju. Jednak tutaj była kompletnie inna ich reakcja, inne uczestnictwo. Mówiąc szczerze, miałam wrażenie w niektórych grupach, że kontaktuję się z zombie, czy przynajmniej z osobami w głębokiej depresji, to znaczy ich aktywność się sprowadzała do zgłoszenia się jestem, w odpowiedzi na sprawdzenie obecności, a aktywnie brały udział może ze dwie osoby. To plus rozmowy właśnie z nauczycielami, z dyrektorami szkół, z rodzicami pokazały, że jakiś problem głębszy niż nam się wydawało wcześniej naprawdę istnieje. Dlatego stworzyliśmy ankietę, w której zapytaliśmy wprost młodzież od 11 roku życia wzwyż o to, co czują w tej sytuacji nauki zdalnej, zamknięcia w domu i tak dalej. I no, wyniki tej ankiety potwierdziły niestety nasze najgorsze oczekiwania, to znaczy, że mamy mnóstwo nastolatków, które przeżywają w tej chwili nastroje depresyjne, które mają poczucie, że dla nich nie ma przyszłości. Czyli to nam pokazało, że my w tej chwili już mamy problemy, potężne problemy emocjonalne młodzieży, z którymi musimy sobie teraz poradzić, to znaczy zgasić pożar, ale też musimy zacząć naprawdę myśleć, co będzie za chwilę, jak oni będą, w co ufam, mogli już wrócić do nauki stacjonarnej do interakcji. Te kilka najważniejszych danych, które znajdują się w raporcie, a które chciałabym troszeczkę przybliżyć bardziej, no to pierwsza rzecz. W ogóle myśmy dwa razy przeprowadzali ankiety, tylko tyle, że pierwszy rzut tego naszego raportu był w maju. Wtedy nam odpowiedziało prawie 300 osób, tym razem w grudniu 900, więc jest różnica. Natomiast już w maju wyszło nam, że młodzież spędza przed ekranem średnio 9 godzin dziennie. Stąd w ogóle tytuł raportu, etat w sieci. Tak? 9 godzin dziennie przed ekranem to jest, mówiąc szczerze, etat z nadgodzinami. I teraz pierwsza rzecz. W grudniu okazało się, że to się nie zmieniło. To znaczy, że nadal jest to średnio 9 godzin dziennie przed ekranem, dlatego że właśnie wiadomo, wszystko dzieje się online. Nauka, rozrywka, kontakty towarzyskie, wszystko. To jest jakby taki punkt wysycenia, to znaczy, że już oni sami zauważają, zresztą o tym też pisali, że mają tego dosyć, że nie marzyli bynajmniej o tym, żeby spędzać życie przed ekranem.
ale fakt jest taki, to jest 9 godzin dziennie. Druga rzecz. Z najważniejszych danych, bo byśmy zadali sporo pytań, ale w większości, znaczy większość tych odpowiedzi, nie, znaczy jeszcze inaczej, nie większość, ale część tych odpowiedzi nie jest aż tak strasznie niepokojąca. Wydobyliśmy te, które są najbardziej niepokojące, które najbardziej powinny nas skłonić do działania. Pierwsza sprawa to jest większość z nich, 70% jest bardziej nerwowa i rozdrażniona w tej chwili w porównaniu z tym, jak funkcjonowali na przykład w czasie wakacji czy w ubiegłym roku. Najbardziej niepokojący element to są myśli samobójcze czy myśli w ogóle o śmierci. Mamy 42% ludzi, którzy miewają takie myśli o śmierci, to znaczy nie wszyscy chcą popełnić samobójstwo, czy o tym myślą, ale większość z tych osób, tutaj z tych 42%, od czasu do czasu przynajmniej myśli, lepiej byłoby nie żyć, moje życie nie ma sensu. Tam 15% miewa myśli samobójcze sensu stricte. To jest bardzo niepokojące, bo to jest zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Kolejna rzecz, zaburzenia snu. 62% młodzieży cierpi ze względu na zaburzenia snu, nie może zasnąć, budzi się wielokrotnie w ciągu nocy, nie może rano wstać i tak dalej. I czy to jest aż tak niepokojące, że po prostu mają problemy ze snem? Owszem, o tym za chwilę. Natomiast dla mnie osobiście taka najbardziej uderzająca rzecz, 75% mówi o tym, że martwi się o przyszłość, że uważa, że tej przyszłości nie ma, że boją się, co będzie za chwilę, kiedy będą startować na rynek pracy, to ci starsi z liceum, młodsi natomiast się zastanawiają, czy w ogóle się czegokolwiek nauczą i czy będą w stanie budować przyjaźnie, czy będą w stanie poznać kogoś fajnego, z kim można się związać romantycznie i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie poczucie braku sensu, braku przyszłości, 75% z nich przeżywa. Wracamy do tych zaburzeń snu, bo o tym muszę powiedzieć. To są trzy rzeczy, które się nakładają bardzo mocno. Masa godzin przed ekranem przekłada się na zaburzenia snu. Z jakiego względu? Ekran prostego, biologicznego. Ekran to jest światło błękitne, które bombarduje nas późnym popołudniem, wieczorami. W naturze światło błękitne jest w południe. Ono daje nam taki sygnał, że należy być w pełni aktywności, że należy działać. Kiedy jesteśmy bombardowani po południu, późnym wieczorem czy w nocy światłem błękitnym, mózg dostaje sygnał czuwaj. Co to oznacza? Nie produkuje się wystarczająca ilość melatoniny, hormonu snu, odpowiedzialnego za dobry, głęboki, regenerujący sen. Natomiast to jest jeszcze połowa problemu. Połowa, ponieważ melatonina jest prekursorem serotoniny. Co to oznacza? Z melatoniny produkowana jest serotonina, odpowiedzialna za nasze ogólne dobre samopoczucie. Czyli za mało melatoniny w ciągu nocy powoduje, że następnego dnia jest za mało serotoniny, jest podły nastrój. I w tym momencie mamy bezpośrednie połączenie między nadmiarem czasu ekranowego, nadmiarem światła błękitnego, zaburzeniami snu i nastrojami depresyjnymi, które po części będą wynikać tylko i wyłącznie z tego biologicznego uwarunkowania. Na to oczywiście się nakłada cała masa innych spraw, jak na przykład to, że oni wszyscy cierpią z powodu izolacji społecznej, izolacji od ludzi. Kiedy zadaliśmy pytanie, co jest dla ciebie najtrudniejsze w nauce zdalnej i daliśmy im trochę do wyboru plus możliwość pisania własnej odpowiedzi i mieli wybrać najważniejszą rzecz, która jest największym problemem, to proszę powiedzieć, zobaczyć, 1/3 z nich mówi o tym, że izolacja od ludzi jest największym problemem. Potem 22% mówi o tym, że problem z samodzielną nauką, ze zorganizowaniem się, ze zmotywowaniem do nauki, z t,
tym, żeby samodzielnie wyciągnąć pewne informacje z dostępnych materiałów. 17% mówi o tym, że problem nauczycieli z efektywnym uczeniem się jest taki największy. To znaczy, że nawet nauczyciele, którzy są świetni, nie zawsze dają sobie radę z pokonaniem problemów technicznych. Nadal. To znaczy, ja i tak bardzo podziwiam naszych polskich nauczycieli, z których jednak większość przed pandemią nie miała zbyt dużo do czynienia z nauczaniem online, a gdzie wszyscy zdali jednak egzamin i wszyscy w to wskoczyli. To jest niesamowite. Naprawdę bardzo szanuję. Ale te trzy punkty były takim największym problemem. Zresztą w punkcie inne najczęściej pojawiała się kombinacja, to znaczy mówili, mam problem z własną samodzielną nauką i cierpię, bo nie mogę się spotykać z przyjaciółmi. Natomiast jak już spytaliśmy, daliśmy im przestrzeń, to znaczy powiedzieliśmy, czy jest coś, co byście chcieli, żeby dorośli usłyszeli od was o waszej sytuacji w nauce zdalnej i daliśmy im no właśnie wolność wypowiedzi. Pierwsza sprawa, z tych 900 osób 300 nam odpowiedziało. Druga, nie było ani jednej kpiącej, czy lekceważącej, czy trollerskiej wypowiedzi. Oni wszyscy nas potraktowali poważnie. To znaczy zobaczyli, że dajemy im przestrzeń, żeby zostali usłyszani i napisali to, co ich naprawdę boli. I to było dla mnie też niesamowite, jak ja czytałam te 300 wypowiedzi, o czym chcą powiedzieć dorosłym, z jakiego powodu cierpią. Większość, 31% mówiła o złym stanie psychiki, o tym, że się męczy. Wiadomo, problemy z nauką zdalną jako taką, problem izolacji społecznej. Ale proszę zobaczyć, tutaj jest aż 6% tych wypowiedzi dotyczy siedzenia przed ekranem. Oni mówili wprost, męczy nas to, że wszystko dzieje się online, mamy tego dosyć. Część zwracała uwagę na pozytywy, to znaczy starali się dostrzec coś dobrego. Najczęściej to było związane z faktem, że nie trzeba dojeżdżać do szkoły i odpada ten czas związany z dojazdami, ale część mówiła zupełnie poważnie o tym, że jest dobrze, bo ja generalnie nie lubię ludzi i nie muszę się z nimi kontaktować i to mi pasuje. Czyli to jest taki problem, że młodzież, która normalnie musiałaby wchodzić w interakcje społeczne i konfrontować się, znaczy konfrontować te swoje lęki społeczne i uczyć się umiejętności społecznych, jest zwolniona w tym momencie z tego. Oni nie wzrastają, oni nie rozwijają się, oni nie pokonują swoich barier. I część mówiła o przeciążeniu obowiązkami, to znaczy, że dostają ekstra mnóstwo zadań w domu i że nie dają sobie z tym rady, ale też ciekawe było to, że część z nich wprost prosiła o wsparcie emocjonalne. Zresztą z tego co wiem, Dawid będzie te wypowiedzi też podczas konferencji puszczał, te takie najbardziej charakterystyczne i oni proszą nas o pomoc. Oni mówią, nie dajemy sobie rady. Co w związku z tym możemy zrobić? Wymyśliliśmy kampanię Zauważ mnie, bo zniknę. Ona jest oparta właśnie na słowach młodzieży, która prosi nas o pomoc, która mówi, my czasami boimy się powiedzieć o tym, że potrzebujemy pomocy, czy nie wierzymy, że ją dostaniemy, ale naprawdę jej potrzebujemy. Nie radzimy sobie z tą sytuacją. Część młodzieży mówi, że rodzice wolą nie dostrzegać problemu, bo sami nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Część mówi o tym, że nie jest dostępna pomoc psychologiczna dla młodzieży, że jest trudno dostępna. Proszą nas o pomoc. Co możemy zrobić? Pierwsza rzecz to jest pomoc rodzicom, to znaczy zarówno psychologowie, pedagodzy, ale w gruncie rzeczy też wychowawcy mogą pomagać rodzicom, dostarczając chociażby jakieś wartościowe czy filmiki, czy artykuły, czy wskazówki, porady, pomóc rodzicom w tym, żeby rodzice z jednej strony sami sobie lepiej radzili ze swoim stanem emocjonalnym, ale z drugiej strony, żeby nie bali się wyciągnąć ręki do swoich dzieci, żeby
mieli takie poczucie, że naprawdę mogą coś zrobić dla swoich dzieci, że mogą im pomóc, nawet jeżeli to jest po prostu pełna troski rozmowa, przytulenie, pogłaskanie, czy no właśnie, czy słowa pociechy. Druga rzecz, którą możemy na pewno zrobić, to jest pomoc młodzieży, dzieciom w zdobyciu umiejętności samodzielnej nauki. Oni mają problemy na przykład z samodzielnym robieniem notatek. Oni mają problem z czytaniem ze zrozumieniem, z analizą treści, z wyłapywaniem tego, co najważniejsze. Oni mają problem z zmobilizowaniem się do nauki i część z nich sygnalizuje, że w szkole to jest jednak taki rygor zewnętrzny, to znaczy to, że mają świadomość, że nauczyciel może zaglądnąć do zeszytu, przejść się po klasie, więc robią jakieś notatki, a w domu czasami jest łatwo udawać, że jest jakiś problem z internetem, czy udawać, że się robi notatki, podczas gdy tak naprawdę się bazgroli w jakimś brudnopisie. I mówią, to jest po prostu tak, że jednak te zewnętrzne granice stawiane przez szkołę bardzo ułatwiają zachowanie samodyscypliny. Oni mają problem z samodyscypliną. Trzecia rzecz, no, gaszenie pożaru. To znaczy tam, gdzie widzimy rzeczywiście niepokojące sygnały, potrzebna jest pomoc. Bardzo liczę na to, że zostanie rozbudowany system pomocy psychologicznej dla dzieci i nastolatków, bo rzeczywiście to, co w tej chwili jest dla nich dostępne, to jest absolutnie, absolutnie niewystarczające. Czyli to jest taka pomoc doraźna, gaszenie pożaru. I natomiast to, co na pewno będzie w perspektywie też potrzebne, hortiterapia, detoks cyfrowy, co to są za pojęcia w ogóle? Hortiterapia, terapia przez kontakt z naturą. W tej chwili mamy już bardzo potężnie udokumentowane badania pokazujące, że właśnie kontakt z naturą jest najlepszy na sytuację przebodźcowienia przez elektronikę. Czyli, że wszystka ta młodzież i dzieci, które siedzą przed ekranem w tej chwili po 9 godzin dziennie, potrzebują dużo kontaktu z zielenią, bo to nie tylko zieleń dla oczu, co pewno pierwsze przychodzi do głowy, jest dobra, ale także w ogóle przebywanie w lesie, chodzenie po lesie, wyprawy i tym podobne rzeczy pomagają w rozładowaniu też tego napięcia i odciążeniu systemu nerwowego przeciążonego bodźcami elektronicznymi. Detoks cyfrowy z kolei to jest taka inicjatywa, którą już podjęliśmy w zeszłym roku w wakacje, którą będziemy jako Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii kontynuować w tym roku. Odcięcie na parę tygodni podczas wakacji całkowicie od ekranów, co pomaga w przywróceniu układu nerwowego dziecka i młodej osoby, czy w ogóle też dorosłego, do stanu równowagi, do stanu zdrowia. Jeżeli chodzi o tą hortiterapię, ja bardzo postuluję takie rozwiązanie, może zostanie ono jakoś rozważone, mam nadzieję, przez władze nasze, że możliwe byłoby i myślę wskazane organizowanie w szkołach dla tych starszych dzieci i młodzieży, którzy w tej chwili cały czas są na nauczaniu zdalnym, po prostu wypraw, co jakiś czas wypraw wyzielone, wypraw terenowych, podczas których oni przebywają na świeżym powietrzu, więc nie występuje jakieś wielkie zagrożenie epidemiologiczne, a jednocześnie mają okazję, żeby integrować się, no i przy okazji jest ten leczniczy wpływ otoczenia zielonego. Więc propozycja bardzo do rozważenia, robienie takich leśnej szkoły, że tak powiem, co jakiś czas też dla starszych klas. I jeszcze jedna rzecz, która na pewno będzie im potrzebna w perspektywie takiej dłuższej, logoterapia, czyli o tym będzie pan Tomasz Gubała mówił więcej, ale skoro oni mówią o tym, że mają głęboko zaburzone poczucie sensu życia, perspektyw, to oni potrzebują zobaczyć, że nawet w tak trudnej sytuacji, jakiej znajdują się teraz, mogą żyć z sensem, mogą żyć z celem
ich życie ma znaczenie, oni mają do wypełnienia ważne role w życiu, oni mogą wiele zrobić, czyli potrzebują tego poczucia sensu. I powiem tak, mamy już w tej chwili wypracowanych naprawdę sporo materiałów jako fundacja pomagających i rodzicom, i młodzieży, i nauczycielom w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, żeby zapoznać się z tym, co mamy wam do zaoferowania, to zapraszam na stronę taką wizytówkową edukacja-zdrowotna.pl. Natomiast dla młodzieży na przykład mamy ogromnie rozbudowany dział samodzielnej, efektywnej nauki na stronie dla nich dedykowanej pytamedu.pl, a rodzicom pomagamy na portalu rodzice.co. Więc tam bardzo serdecznie zapraszam i pomoc taka doraźna i efektywna nauka i możliwość też prowadzenia warsztatów i tak dalej. A na zakończenie chciałabym jeszcze zacytować inspirujące słowa, które są wzięte bezpośrednio z logoterapii. W każdej sytuacji zastanawiaj się, czego mnie to nauczyło. Czyli zastanówmy się, co to doświadczenie już roczne pracy zdalnej, nauki zdalnej, co nam nauczyło. I druga rzecz, zawsze szukaj dobrych stron, miej taki nawyk. To jest też bardzo dobre, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na tych zagrożeniach, złych rzeczach, których doświadczamy w tej chwili, ale żeby pomyśleć też o dobrych, pozytywnych rzeczach, które z tego wyniknęły. O tym dużo mówi profesor Jacek Pyżalski, żeby nie tylko myśleć o nauce zdalnej jako zagrożeniu, jako problemie, ale też o tym, czego nas to nauczyło, czy są jakieś efekty tej całej sytuacji, które są pozytywne. Gdybym ja miała o tym pomyśleć, to najbardziej chyba pozytywna rzecz, która się wydarzyła, to jest, że mogliśmy zorganizować tą konferencję na 3,5 tysiąca osób. Dzięki temu, że ona się dzieje online. Gdyby to nie było online, tak, to myślę, nie zgromadziłoby się nas aż tyle, czy bezpośrednio w tej chwili przed komputerami, czy osób, które później to odsłuchają. To jest w dużym skrócie to, co mam do powiedzenia. Jeszcze raz zapraszam do analizy raportu i bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos Dawidzie. Już, Bogna, dziękuję Ci bardzo za właśnie takie proste wprowadzenie, myślę, omówienie tego, ale też, jak Państwo widzą, mamy nawyk taki w fundacji, że próbujemy od razu działać proaktywnie, czyli nie tylko omówienie samego raportu, ale już faktycznie idziemy dalej, co możemy robić. I już, proszę Państwa, przechodzimy w takim razie dalej. Dzięki, Bogna.